Proszę Państwa, druk nr 9 w sprawie dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Żołnierskiej w Krakowie. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego, proszę bardzo. No i tutaj komisja też nie ma dość uwag pozytywnie. Konsultowaliśmy się też właśnie o opinii pani radnej Siwek. Z tego okręgu nie ma tutaj żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o chociażby gdzieś miejsc parkingowych. Tam jest 19 miejsc parkingowych przewidzianych, także raczej dość sporo. Średnia 2 na 1 mieszka. No nie wiem, no tak szacunkowo prawdopodobnie wyjdzie. Wysokość do 11 metrów, 3 kondygnacje. To jest w tym miejscu, tutaj między ulicą jakby na wysokości źródła, między źródlaną a Brzeńcu, tak? Na tym pustym miejscu. Tak, na tym pustym miejscu. Tak, to jest obrazowe. Jakieś okno? Między Gorzyńskiego a Brzeńcu. A Żołnierską. Przepraszam. Czy Żołnierską? To jest... Może tutaj widać. No to jest ten obszar, więc to tak naprawdę bliżej jakby no, do tej działki, przynajmniej tak tego wynika. To jest ulica Żeńców, tak? Obrotnie? Tak. I źródła i Żeńców. Źródła na Żeńców jest dobra. No nie było żadnych uwag. Rozmawialiśmy z panią Anną, tutaj nie było. Po prostu po analizie tego, co zobaczyłam w dokumentach plus warunkach zewnętrznych, stwierdziłam, że przynajmniej mi się wydaje, że ten rejon zyska na tym, że inwestor będzie musiał wykonać kanalizację opadową, której tam w ogóle nie ma. Jest zobowiązany do wykonania tak samochodników, no i samo to, że jest tyle tych parkingów na jedno miejsce, na jedno mieszkanie. Żeby wypada gdzieś średnio... Nie, się pod prawą stanie. Nie, jeszcze dalej. Może tam to jest zdjęcie z tego... Proszę Państwa, chciałem tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz. Na dzisiaj można? Proszę Państwa, jest procedowany projekt m.in. Krakowski Szybki Tramwaj KST2 i tu mamy teren centrali Rybnej. Tu jest teren, w tej chwili też były centrali Rybnej, kiedyś był tam Targ Kwiatowy, a teraz jest tam Kampot. I problem polega, znaczy nie problem, tylko o tyle ten teren się jeszcze udrożni, że żeby nie było wyburzeń po tej stronie, tu będą dwa pasy, tu jak jest Eltor po jednej stronie, będą dwa pasy po jednej. Eltor ma akurat miejsce na włączenie, a po tej stronie nie udało się zrobić trzeciego pasu na włączenie. Ja idę na spotkanie niedługo do pana Adamczyka, między innymi w tej sprawie. Mieliśmy tu konsultacje w tamtej kadencji. Na nieszczęście wymyślono jedną rzecz, która ja osobiście uważam, że to jest nieporozumienie, że, bo tu środkiem ma iść tramwaj. To jest ten tramwaj, który ma przychodzić z kabla. Nie wiem, czy pana po roku, ale tam, gdzie są te garaże w tej przestrzeni. I ten tramwaj będzie biegł, proszę Państwa, tutaj do Litwy i on tam skraca drogę, żeby nie szedł przez centrum miasta. Natomiast wymyślono coś takiego, którego ja nie bardzo rozumiem, żeby z tych dwóch pasów nie było wjazdu w prawo do tych obsługujących przy centrale, przedtem tu był Efekt, nie wiem, tam teraz są różne hurtownie, czy Kanwodu, tylko budowana jest droga na zewnątrz i obsługa jest, proszę Państwa, z tej strony, aż dochodzi tutaj. Zawierą tą działkę, słyszę. No część tej działki zostanie, znaczy ta działka nie jest tego właściciela, który wnioskuje, bo to jest działka gminna po lewej stronie i tu idzie, proszę Państwa, MPS, bo tam idą dwie rury 800, tam idzie ciepło w kierunku Kurdwanowa, właśnie do pana Dobrochu też. To, co idzie pod przejściem, podziemnym między Płaszczyzną, czyli Gromadzka, Prochocińska. I dotąd ma być droga. Ja zadałem pytanie, jeżeli ta droga ma być dotąd, bo ona jest jakby na prostej drogi, to dobrze byłoby już dociągnąć tą drogę. Jest pytanie, po co budować tą drogę tutaj, skoro można by obsługiwać, bo ta droga praktycznie tylko jest do obsługi tych firm. W każdym razie ten teren i tak się tu w pewien sposób, mówię, udrożni. No i jest terenem, który na dzisiaj jest terenem no, do zainwestowania, tylko nie przekracza gabarytów.
I tam nie ma, aha, i tam nie ma miejscowego planu, bo na tym obszarze tutaj nie ma miejscowego planu. Tu działka jest, chciałem tylko przypomnieć, tu jest jeszcze taka działka, kiedy kiedyś wydaliśmy negatywną opinię. To jest działka, tu jest stacja BP, a tu jest działka Maru. Tak. Czyli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Czytaj, marszałek. No może radę wystawię. Nie, nie jestem na kupie, panie Adamie. Ale ta kupia ma nadzieję, to jest tylko 11 metrów. To jest niższe. Chciałem tylko powiedzieć, że ten poszerzony jest cały jest miejsce, że teren jest między to jest miejsce, że teren jest między innymi. 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 Proszę Państwa, czy są jakieś głosy? To jest ten zakup. Nie ma. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 9? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ja nie brałem udziału w głosowaniu. Trzeba pisać. Tu znam właściciela, nie chcę, żeby było. Proszę Państwa, uchwała numer 10, to jest Natasza Komisji Planowania Przestrzennego mojej skromnej osoby. Zwracam się do rady, mam możliwość określenia członków przestrzennego. Ilość obowiązków dla czasu. Nie jestem aktywnym członkiem tej komisji. Przyznaję, bardziej zaangażować Komisję Infrastruktury i częstszy właśnie prawo. Także proszę Państwa, dyskusja w tej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Panie Adamie. No żal, żal. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy. 11 za, 0 przeciw. 3 przyjmujące stwierdzam, że Adasz się uchwalił. Nie będzie bardzo. Ale ta komisja naprawdę nie ma nadzoru. Nie ma nadzoru. Ale koleżanka nie szło w tej komisji. Ja się połączy komisja. Tak. Proszę Państwa, tym punktem zakończyliśmy, jeżeli chodzi o porządek obrad. Sesja, którą, proszę Państwa, w nowym roku wyznaczam, to jest na 22.